Jak wyglądała Twoja rozmowa ze Stingiem, podczas której przekonywałaś go, żeby nie występował dla telewizji polskiej pod rządami Jaska Kurskiego? Wystarczyło parę słów. I tutaj tak. żeśmy razem z Michałem eglertem, który też się bardzo dobrze zna z Trudy Styler i Stingiem, po prostu wrzucili im, że tak powiem, trzy czy cztery słowa, że to jednak nie byłoby najlepiej, gdyby właśnie on się tam pokazał z takich a takich przyczyn. I natychmiast zatyliśmy się z absolutnym zrozumieniem.